Środa, 3 lipca, przed nami główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Dla wielu wygląda jak konstrukcja obcej cywilizacji, dla innych po prostu szpeci miasto. Kończy się historia słynnej willi na dachu bloku mieszkalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie ruszyły prace rozbiórkowe. Paweł Jędrusik. W Jastrzębiu-Zdroju raczej trudno spotkać kogoś, kto nie zna słynnej willi na dachu. Jej budowa rozpoczęła się równo 30 lat temu, ale już w trakcie prac okazało się, że konstrukcja nie została wykonana zgodnie z prawem. Dopiero teraz ruszyła rozbiórka futurystycznej nadbudowy, a zleciła ją górnicza spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego, do której należy blok. Wie pan co, bardzo dobrze. Blok się zapadał z tamtej strony, ja mieszkam z tamtej strony. Małżonka się skarży, no po prostu jak i większy ulewa, czy w zimie było w śniegu, to tego. Po prostu zalewało się mieszkanie, no. Woda kapała, o. Mnie to nie przeszkadzało, że to takie jest, a że to ludziom wpływało źle na mieszkanie, no to, no to wiadomo, że to. To, panie, to już powinno być z 5 lat, albo ze 7 rozebrane dawno. Bo to straszy to. Cały jeszcze mnie straszy. Zagrożenie bezpieczeństwu, choćby tym ludziom, co tu mieszkają, prawda? Bo to już tyle lat stoi. Fundamenty wiadomo jakie są, ale ogrodzenie, pręty zardzewiałe. Prace przy likwidacji nadbudowy ruszyły pod koniec czerwca. Sama rozbiórka potrwa około 3 miesięcy, a na czas prac konieczne było opuszczenie lokali przez mieszkańców jednej z klatek schodowych. Przy obiekcie już widać rusztowania postawione przez wykonawcę rozbiórki. Na razie wykonywał pracę wewnątrz nadbudowy, czyli ściąganie instalacji, szukanie tych instalacji tak naprawdę. Od 1 lipca zaczyna się, czy od 2 lipca zaczyna się drugi etap, czyli rozbiórka tych głównych fragmentów na segmencie A. Z rozbiórki cieszą się nie tylko mieszkańcy, ale także urzędnicy. Tak samo jak była to konstrukcja nietuzinkowa, tak samo niebezpieczna. I o ile jako miasto nie jesteśmy zaangażowani w czynności rozbiorowe, to i tak bardzo cieszy nas fakt, że ta rozbiórka teraz następuje i mieszkańcy już niedługo będą mogli wrócić do bezpiecznych mieszkań. W ramach pierwszego etapu wykonawca rozbierze nadbudowę nad jedną z klatek i odtworzy dach wraz z kominami w tej części budynku. W drugim etapie usunięta zostanie pozostała część konstrukcji. Do października potrwają utrudnienia w okolicy dworca kolejowego w Sosnowcu, związane z przebudową stacji kolejowej. Powstanie dodatkowy 3. peron, dzięki czemu zwiększy się przepustowość i możliwości komunikacyjne mieszkańców nie tylko Sosnowca. Dla miasta to jedna z największych inwestycji tego typu w historii. Fatima Orlińska. Nowy peron na stacji w Sosnowcu powstanie od strony ulicy Kilińskiego, gdzie obecnie nie można przejść pod dworcem w stronę centrum miasta. Rozpoczęte właśnie roboty to część inwestycji na trasie od Będzina do Katowic-Szopienic Południowych wartej ponad 700 milionów złotych. Po jej zakończeniu na tory będzie mogło wyjechać dużo więcej pociągów, ponieważ stacja zostanie wzbogacona o 2 dodatkowe tory. Korzystanie ze stacji będzie bardziej wygodne i komfortowe, dzięki temu, że 3 perony w stacji Sosnowiec będą wyposażone w schody, ale też windy. Na nowym peronie pojawią się wiaty, ławki, nagłośnienie, oświetlenie, a orientację w podróży ułatwią tablice informacyjne, zegary i wyświetlacze z danymi o pociągach. Sosnowiec doczeka się również 2 zupełnie nowych przystanków, Katowice-Morawa oraz Sosnowiec-Środula. Tam prace również już postępują. Etap przy Kilińskiego ma zakończyć się początkiem października, a do tego czasu korzystający z tutejszego przejścia muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Trzeba troszeczkę nadrobić drogi, żeby dojść. Teraz jak się można spóźnić na pociąg, nie? Ja tam do nich nie mam pretensji, bo się rozbudowuję, no ale powinien jakieś tymczasowe przejście zrobić bezpośrednio. Co jak się robi remont, to niestety nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. No trudno, takie jest życie. Jak mówią przedstawiciele miasta, dla pieszych zostało wyznaczone alternatywne przejście w kierunku centrum. Idziemy wzdłuż ulicy Kilińskiego, przechodzimy pod wiaduktem kolejowym i jesteśmy na ulicy 3 Maja, którą dojdziemy do centrum naszego miasta. To jest najszybsza droga tak naprawdę i jedyna w tym rejonie tak dobrze dostępna. Musimy niestety to przecierpieć. Nowy 3 peron powstający od ulicy Kilińskiego będzie miał 400 metrów długości. Powstaje również nowa nastawnia. Policja z Rybnika zatrzymała 2 mężczyzn, którzy w biały dzień kradli samochody z rybnickich osiedli. Policjantom udało się odzyskać 12 skradzionych aut. Paweł Jędrusik.
Zatrzymani to 48-letni obywatel Ukrainy i 51-letni Polak, mieszkaniec Rybnika. Kradli samochody zaparkowane m.in. przy ulicach Kotucza, Budowlanych, Kuźnickiej czy Wierzbowej. Sposób ich działania był bezczelny. Podjeżdżali do zaparkowanego samochodu w biały dzień lawetą. Z relacji świadków wynikało, że dwóch mężczyzn ładuje pojazdy na lawetę, a następnie robi zdjęcia. Zapytani mężczyźni, dlaczego ładują te samochody na lawetę, odpowiedzieli, że mają zlecenie. Okazało się, że to było rzekome zlecenie z miasta Rybnika. Wśród skradzionych samochodów była Toyota, Ford, Audi, BMW czy Mercedes o łącznej wartości 100 tysięcy złotych. Obydwaj złodzieje zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 2 miesiące. Katowice pożegnały dziś Urszulę Wendę, lekarkę, która podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku niosła pomoc medyczną strajkującym górnikom. Była jedną z najodważniejszych kobiet. Słychać dziś było z wielu ust. Doktor Urszula, zaraz za 9 górnikami z Wujka, uchodzi za jedną z najważniejszych postaci stanu wojennego. Zmarła 26 czerwca w wieku 94 lat. Fatima Orlińska. Doktor Urszula Wenda przez lata leczyła pacjentów w dzielnicowej przychodni zdrowia w katowickiej Ligocie. Tam jako medyk, ale przede wszystkim człowiek, zdobyła szacunek i uznanie pacjentów. Największe uznanie przyniosły jej jednak wydarzenia z Wujka, gdzie jako jedna z nielicznych miała odwagę stawić czoła zomowcom, potajemnie wnosząc lekarstwa i opatrunki do kopalni, gdzie strajkowali górnicy. Wiedziała i widziała, co się dzieje pod Wujkiem. I sama podjechała kajetką i sama zaczęła udzielać pomocy i przewozić górników do szpitali. Więc to był ten moment taki istotny, a jednocześnie stanęła przeciwko zomowcom, ona stanęła na barykadach, krzyknęła, że są gorsi niż hitlerowcy, tym samym, ponieważ nie pozwalają dojechać osobom ze służby medycznej do kopalni Wujek. Także tak, to była przede wszystkim odważna kobieta. Za najodważniejszą kobietę uczestniczącą w strajku uznawał ją również nieżyjący już Stanisław Płatek, przewodniczący Komitetu Strajkowego w 1981 roku. Jak mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, przekazy głoszą, że to dzięki pani Urszuli ZOMO wstrzymało ogień. Na jej cześć na wystawie odtworzono multimedialny punkt opatrunkowy KWK Wujek, gdzie można zobaczyć fragmenty rozmowy z Urszulą Wendą. Jeżeli będą wśród nas takie osoby, dobre osoby, o dobrym sercu, te, które będą cały czas pamiętać o tych osobach, których już nie ma wśród nas, które czyniły dobro i można było się na nich wzorować, to myślę, że takie osoby jak właśnie pani Urszula nie będą zapomniane. Urszula Wenda, kiedy dowiedziała się o pacyfikacji kopalni Wujek wraz z sanitariuszką Anną Pieckowską, podjęły próbę dotarcia na teren kopalni karetką. Po zatrzymaniu ambulansu przez milicję potajemnie wniosła do kopalni środki opatrunkowe i lekarstwa, udzielając pomocy pierwszym rannym. Wenda nie tylko udzielała pomocy medycznej. Gdy ZOMO zaczęło strzelać z ostrej amunicji, przedarła się do dowódcy ZOMO pułkownika Kazimierza Wilczyńskiego, aby wynegocjować przewiezienie rannych do szpitala. Urszula Wenda zmarła 26 czerwca w wieku 94 lat. W środę odbył się pogrzeb lekarki, w którym udział wzięli nie tylko bliscy, ale też przedstawiciele środowiska górniczego i lekarskiego. Ewangelia, którą żeśmy dzisiaj czytali, do niej pasuje. Bo ona przecież nie była lekarzem tylko przez te kilka dni stanu wojennego. Jak podczas uroczystości mówiła przedstawicielka lekarzy i koleżanka pani Urszuli, aktywna zawodowo była jeszcze po 90. Mimo chorób i niepełnosprawności do końca chciała nieść pomoc chorym. W Ustroniu powstał nowy 10-kilometrowy szlak turystyczny wiodący przez Dolinę Wisły, otoczonej przez Równice i Czantorię. Po drodze turyści będą mogli poznać ciekawostki związane z festiwalem Woodstock i Poland Rock. Nieprzypadkowo, bo nowy szlak upamiętnia historię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Karolina Komada. Góral, czyli Krzysztof Zgądek, mieszkaniec Ustronia i wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z orkiestrą związany jest od początku jej istnienia. Wielka Orkiestra, to, że zbiera pieniądze i kupuje sprzęt, to jest jedna rzecz, ale dla mnie o wiele ważniejsza jest edukacja, którą daje młodym pokoleniom. Tak? Uczy szacunku i empatii, naprawdę uczy. Ja to widzę po młodych dzieciakach, ja widzę po mojej córce, która po prostu widząc, co robi tata, jest bardzo człowiekiem takim pozytywnym, pomagającym. O takich wartościach ma przypominać nowy szlak turystyczny WOŚP. Choć pomysłodawcą jest Góral, to innym ten pomysł też przypadł do gustu. Takie sytuacje jak szlaki, ja bardzo, bardzo mocno siedzą w moim sercu. Byłem autostopowiczem, Bieszczady się schodziło z dusi wszerz, mówiło się skrótami, gdzie idziemy. Szlak to jest coś, co wiąże ludzi, którzy mają pewnego rodzaju wspólne
poglądy, a więc kochają przyrodę, szanują siebie nawzajem. Na szlaku się mówi dzień dobry, kłania się sobie. Ma się serce dla drugiego człowieka. Nie bałagani się. Na całej trasie jest łącznie 8 przystanków. Każdy nawiązuje do historii WOŚP, a także festiwalu Woodstock. To jest przystanek Szczecin-Dąbie, więc poznamy dokładnie historię, kiedy był, ile było ludzi, jakie były ciekawe wydarzenia na tym przystanku Szczecin-Dąbie. Zobaczymy historyczne zdjęcia, które naprawdę są wyszukane gdzieś tam z archiwów Wielkiej Orkiestry. A z drugiej strony pokazujemy, jak budowano ten wiadukt, jakie to było niesamowite wtedy wydarzenie dla mieszkańców Podbeskidzia. To kolejny szlak turystyczny w Beskidach. W samym Ustroniu są 4, zarówno te piesze, jak i rowerowe. Na trasie szlaku WOŚP turyści mogą zobaczyć zapomnianą panoramę Ustronia. Dla wszystkich on jest przewidziany, bo mimo że ma te 11 km, to można go spokojnie przejść, przespacerować i też właśnie wkłaniać tą naturę, tą przyrodę, z której Ustroń jakby nie było, też słynie. Szlak wiedzie za kątkami Ustronia, nad rzeką Wisłą, wzdłuż parku czy też przez zapomnianą górę Skalicę. Swój początek ma na rynku w Ustroniu. Dajemy potwierdź. Widzimy w Ustroniu górach radości. Jak mówił Gustlik, żartując tam, gdzie Wisła wypływa i że to jego miasto. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.